Pietra dura, czy raczej pietre dure, co po włosku dosłownie znaczy twarde kamienie. To szczególna odmiana inkrustacji. Technika zdobnicza polegająca na układaniu ornamentów i obrazów z twardych odmian kamienia. Najczęściej marmuru o różnych odcieniach, ale również kamieni półszlachetnych, takich jak jaspis i lapis lazuli, a także szlachetnych. Kształty według zaprojektowanego wzoru wycina się z cienkich płytek kamienia. Łączy się je ze sobą jak najściślej za pomocą kleju mastyksowego. Najczęściej jako bazy używa się jednobarwnych marmurów w kolorze czarnym, białym lub zielonym. Uzyskaną powierzchnię następnie należy dokładnie wypolerować. Czasem znana jest też pod nazwą mozaika florencka, co może wprowadzić trochę zamieszania. Zarówno mozaika, jak i pietre dure to techniki zdobienia powierzchni wykorzystujące naturalną barwę kamieni. Podstawową różnicą jest sposób uzyskania obrazu. Mozaikę układa się z różnobarwnych kostek lub pręcików o takiej samej wielkości, uzyskując z nich plamy koloru. Trochę jak piksele tworzą obraz cyfrowy. Pietre dure przypomina bardziej skomplikowane puzzle. Pietre dure wykształciła się z antycznej techniki opus sectile, którą wykorzystywano do dekorowania posadzek i ścian. Zasada jest taka sama. Materiał przycinano do określonego kształtu, a następnie umieszczano jako część większego obrazu. Pietre dure, jakie znamy obecnie, wykształciło się w okresie włoskiego renesansu. Technika ta pojawiła się początkowo w XVI wieku w Rzymie, ale pełni świetności uzyskała we Florencji. Uznawana była wówczas za malarstwo w kamieniu. Wielki książę Ferdynand I Medici ufundował w 1588 roku Galerie di Lavori, obecnie znane jako Opificio delle Pietre Dure, która miała rozwijać m.in. tę technikę. Zaczęto tworzyć wiele luksusowych przedmiotów, od największych, czyli blatów stołów, poprzez skrzyneczki i panele mebli, do niewielkich medalionów. Przez swą dekoracyjność i trwałość cieszyły się dużą popularnością na dworach europejskich. Zamek Królewski w Warszawie posiada w swoich zbiorach parę dekoracyjnych obelisków zdobionych techniką pietre dure. Powstały zapewne w drugiej połowie XVIII wieku we Włoszech. Każdy z obelisków składa się z dwóch części – postumentu i słupa, dekorowanych dodatkowo elementami ze złoconego brązu. Zarówno postument, jak i czworoboczny słup obelisku zostały wykonane w technice pietre dure na podstawie z białego marmuru. Dekoracje tworzy motyw kartuszy z wpisanymi w nie okrągłymi i owalnymi medalionami. Tło utrzymane jest w tonacji barw żółtych, brązowych i pochodnych czerwieni. Wypełnienie wzoru to głównie ciemna zieleń, czerń oraz rdzawo-żółte przebarwienia kalcytu. Obeliski te najprawdopodobniej należały do znanego architekta okresu klasycyzmu, Stanisława Zawadzkiego.